Kochani, no idzie narada trenera z Kudełkiem. Muszę powiedzieć, że Kudełek z trenerem Marcinem fajnie się bawi i świetnie się rozumieją. To jego pierwszy trener w Futbol Akademii. Przypominam, że jakby my nie rozpoczęliśmy swojej piłkarskiej przygody z Futbol Akademii, troszkę prędzej Kudełek już trenował przy naszym starszym synu. Natomiast dzisiaj na terenie sali widowiskowo-sportowej Chrobrego Głogów, kochani, mamy przyjemność bawić się właśnie w turnieju przez Chrobry organizowany. W tym momencie będziemy grać meczyk z jedynką Głogowa. Głogów wystawił tutaj dzisiaj dużo drużyn, kochani, dając piękny pokaz siły, kochani, potencjału ludzkiego w roczniku 2011. Śmiem twierdzić, kochani, że za 2-3 lata, kiedy inne szkółki będą miały rocznik naborowy, oni będą już naprawdę daleko w gazie, kochani, będzie bardzo mocna ekipa, bo tak to, kochani, działa. W każdym razie tak oczekują na swój meczyk, który za chwileczkę nastąpi. To będzie piąty meczyk z jedynką Chrobrego. Jak na razie wygrywamy 3 pewnie. Ciężko powiedzieć, pierwszy meczyk na styku w sumie wygraliśmy 2-1. Drugi, zdaje się, było 3-0. Potem chyba 2-0, jak dobrze kojarzę. I w ostatnim meczyku dobrze się Kudełkowi grało, strzelił 4 bramki. Nie, 3-0, przepraszam, tam gdzie było 2-0, to 3-0. Zdaje się, że Mateusz, Igor też strzelają dzisiaj w tym turnieju, kochani, brameczki. Także fajnie, powolutku tworzy nam się team w roczniku 2011. Także tytułem wstępu, kochani, przywitałem was w kolejnej części. Dowiedzieliśmy się w tym momencie od trenera, że po tym meczu nastąpi podział na dwie grupy, na Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Liga Mistrzów, kochani, to drużyny, które mają najwyższe punkty po 5 meczach i 6 najlepszych drużyn się tam znajdzie. Drugie 6 będzie bawiło się w drugiej połowie i to jest, kochani, wspaniałe rozwiązanie, dlatego że jakby paruje ze sobą umiejętności dzieci, czyli jak gdyby ci, którym się to słabiej troszeczkę układa, będą grać przeciwko sobie, czyli mecze będą wyrównane, i ci, którzy mieli łatwe przeprawy, będą też grać mecze wyrównane. Także spodziewam się naprawdę fajnego widowiska w tych kolejnych meczach. Natomiast w tej chwili myślę, że też mamy super widowisko. Będziemy z Chrobrym Głogów, właśnie z jedynką, rozgrywać zawody. Natomiast ciężko powiedzieć, kochani, jak to w Chrobrym jest poukładane, czy jedynka jest silniejsza od dwójki, trójki, czwórki, czy słabsza, kochani. Natomiast tak naprawdę nie do końca jest to istotne. Najważniejsze jest, że dzieci świetnie się bawią, łapią pasję, kochani, do tego cudownego sportu, jakim jest piłka nożna. Natomiast my z naszą rodziną jakby cały czas jesteśmy tam, gdzie właśnie ta nasza drużyna, także tam, gdzie gra Gutek, Kudełek czy Nadia, kochani. Dzisiaj Gutka z nami nie ma. Mówiłem w trakcie tej transmisji, że Gutek wczoraj w Gdańsku z naszą Akademią KGHM Zagłębia Lubin rozgrywał swoje zawody. Także zresztą dobre zawody, kochani. Musimy powiedzieć, że Gutek od kilku zawodów jest naprawdę w potężnym gazie. Słuchajcie, w ostatnich 3 turniejach strzelił 60 bramek, także no, cyfra powala. Myślę, że chyba nie tylko mnie, naprawdę jest w gazie. Widać to, czuć to, dobrze się czuje. Zaczął, kochani, grać troszkę bardziej według ideologii tej Zagłębia. Jak wiecie, Gutek jest bardzo zespołowym graczem, dużo operował piłką, dużo podawał. Natomiast w tej chwili, kochani, zobaczcie, jest Kudełek w przechwycie, brawo. Jest, świetnie. Uwaga, dobra, brawo. Zaraz zobaczymy, jak się będzie Kudełkowi, kochani, grać w tym meczyku. No, mamy faul chyba, Kudełek powalony, będzie rzut wolny. Zobaczmy, jak go Kudełek wykorzysta. To jest odległość, z której Kudełek potrafi strzelać bramki. No, Kudełek, strzelaj! Strzelaj, strzelaj, Szymuś! Zobaczcie, bierze rozbieg. No, może to być gol. Ach, ręką zagrał kolega. Od razu schował rękę. Nie bramkarz, piłkę ręką wyniósł za bok, ale w tym wieku, myślę, to takie rzeczy... W tym wieku takie rzeczy się, kochani, zdarzają. Także no, gramy nasz piąty meczyk dzisiejszego dnia. Na razie, kochani, Kudełek w każdym meczyku... Brawo, Szymuś! Super! No właśnie chciałem powiedzieć, że w każdym meczu strzelał, w tym też nie jest inaczej. Mamy bramkę na 1-0, kochani, z jedynką Głogowa. Natomiast patrzcie, piękna przewrota, super! Ale on jest motoryczny, jak ja, kochani. Brawo, super! Brawo! Stawaj, stawaj, świetnie! Brawo, Szymuś!
naprawdę widzę, że świetnie się czuje, kochani, próbuje ruletek, próbuje różnych, kochani, i to będzie chyba gol. A i nie trafił chłopczyk, miał szansę, miał sytuację na strzelenie gola. Natomiast ja może podejdę bliżej, zrobimy jakieś foto Kudełkowi, kochani, także chwilę za minutę z komentarzem, a wy oglądajcie, dobrze? Aj! Brawo! I mamy stratę bramkową, kochani. Natomiast pięknie czarował Kudełek, ślicznie, kochani, tam się bawił. Natomiast ja chciałem zrobić zdjęcie, wyleciał mi telefon. Okej. Jeden, kochani, po indywidualnym rajdzie Kudełka chyba troszkę się zakręcił nam Kudełek w tym rajdzie. Gramy! Świetnie. Patrzcie. Piękna akcja, kolega nie trafił. Mielibyśmy prowadzenie Chrobrego. Fajny meczyk, kochani. No, remisu jeszcze dzisiaj nie mieliśmy, także... Dobra, mamy out. Brawo. No dawaj, Szymuś, gramy! Tak jest! Brawo! Brawo, Szymuś! Super! Mamy 2-1, kochani, wyprowadzamy meczik. Bałem się, że braknie koncentracji Kudełkowi po raz kolejny. Chcieliśmy go troszeczkę obudzić do meczyku, dlatego że no, Chrobry jedynka widać, kochani chłopcy, troszkę patrzcie i silni. Wracaj, Kudełek, wracaj! Świetnie, wracaj! Szymuś, wracaj! Już jest po koncentracji, kochani. Zobaczcie. Niesamowite. No, aż niesamowite, że się udało dowieść wynik, dlatego że już Kudełek nam się odciął, kochani, z gry. No ale tak funkcjonuje. Mama mu przesyła buziarę. Kudełek, brawo, buzi! Natomiast no, drużyna była już naprawdę z trudnych. Tutaj, kochani, niewiele brakowało. Nie udałoby się tego meczyku przesądzić na naszą korzyść. No na koniec Kudełek jeszcze taką jedną ładną akcją nam się popisał. Kochani, wyciągamy meczyk z 1-1 na 2-1. Natomiast tak jak widzieliście, kochani, i tu podpowiem troszkę właśnie do rodziców z jakby z mniejszymi pociechami. Słuchajcie, musimy cały czas pamiętać, i ja, i wy, że nasze pociechy, mając po 5, 4 czy 6 lat, bardzo różnie jest z poziomem koncentracji, jest z utrzymywaniem tej koncentracji. Tak naprawdę to jest chyba jedyna dziedzina, w której nie umiem się za wiele wypowiedzieć. Nie wiem, jakimi ćwiczeniami się koncentrację u takich dzieci, kochani, podnosi. Natomiast często jest tak, że Kudełek, strzelając hat-tricka, odcina się od meczu. On jakby spełnia swoje marzenie, czy nie wiem, czy cel, i odcina się, już nie jest przy meczu, nie jest przy piłce, już rozgląda się, tańczy, robi te swoje fikołki, tańce, i w tym momencie, nie wiem, czy widzieliście, jakby mecz jeszcze potrwał z minutkę czy dwie, nie wiem, czy Kudełek jeszcze do tego meczu by wrócił. Już się nam odciął, już za tą ostatnią akcją nie podążał, także jakby wtedy ja próbuję na nim wymóc troszkę tą koncentrację, próbuję, kochani, mu powiedzieć, no walczymy, jesteśmy i tak dalej. Natomiast tak naprawdę, zobaczcie, idzie nasz wspaniały piłkarz, gratulujemy mu serdecznie, nic nie przegrywamy w tej grupie. Kudełek, dawaj piąteczkę, brawo, dawaj piąteczkę.
Teraz nie wiem, czy zauważyliście, jak on sobie liczy te bramki, jakie to dla niego ważne, kochanie, jakie to ważne dla tych dzieciaczków. Natomiast, no, fajnie się bawi, to jest najważniejsze. Dostał właśnie buziaka od mamy. Kochani, zobaczcie, mamy świetną wałówę przygotowaną, żeby dbać o energię, bo jeszcze 5 meczy po 6 minut, czyli jeszcze 30 minut Kudełek dzisiaj będzie biegał. Także naprawdę, no, nie mamy zmienników, wręcz posiłkujemy się bramkarzami z przeciwnej drużyny, jak widzicie. Natomiast za moment podział grup, dlatego trenerzy w tej chwili tam liczą. Zaraz będziemy wiedzieć, z kim przyjdzie nam grać, także myślę, że skrzyżujemy się za moment z jedynką Leszna i to będzie naprawdę fajne widowisko. Myślę, że jednak nie rozstrzygnięte na naszą korzyść, ale zobaczymy, dopóki piłka w grze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już w Lidze Mistrzów, pięknego turnieju, którego organizatorem Probry Głogów. Do zobaczenia.